Teraz dostajemy od Was pytania. Mam 1,65 m wzrostu. Jaki motocykl? Jestem drobną kobietą. Jaki motocykl? Zaczynam swoją przygodę. Jaki motocykl? Szukam motocykla na A2. Jaki motocykl? Odpowiedzią na te wszystkie pytania jest CB500F. Razem ze mną jest Natalia, która należy do naszej motobandowej ekipy i jest właścicielką właśnie tej Hondy. Pierwszy poliw, największa zmiana to jest przede wszystkim lampa. Przede wszystkim mamy LEDy, dużo ładniejszy wygląd. Druga duża zmiana, wloty powietrza i zwiększył się bak o około litr. Kolejna rzecz, która się zmieniła też w polifcie, to regulacja przedniego zawieszenia i też nie jest to jakimś tam standardem. Z przodu mamy podstawowy widelec, z tyłu mamy monoszok. Ciekawym elementem jest obudowa silnika ceramiczna. Mi osobiście motocykl się bardzo podoba. Wygląda jak taki mały Street Fighter. A, wydech na 500-kę, ale jest akcesoryjny wydech, ale brzmi bardzo ładnie. Kurde, gościu nie ma gdzie wyprzedzać. Masz pełną kategorię A, to czemu kupiłaś motocykl na A2? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jest to mój pierwszy motocykl. Wcześniej nie jeździłam praktycznie żadnym jednośladem, także stwierdziłam, że to będzie dobry wybór. Nie chciałam jakiejś wielkiej pojemności, no i padło na Hondę. Jakie jest Twoje wrażenie po tych 6000? Szczególnego porównania do innych motocykli nie mam, ale jeździ się bardzo fajnie. Skrętny, ciężaru praktycznie nie czuję jak jadę. Nisko ma kanapę. Dla mnie bardzo dużo plusów. Często gdzieś tam się szuka motocykli, przy których osoby o wzroście... Ile wzrostu? 1,66 m. 1,60 m, 1,60 kilka bez problemu sięgną nogami do ziemi. Właścicielka tego motocykla, czyli Natalia, tak szuka motocykla właśnie, który nie będzie dla niej za wysoki. Motocykl, na którym też spędziłeś trochę godzin, był MTEC. Jakbyś miała porównywać te dwa motocykle? MTEC był dość wysoki jak dla mnie, nie dosięgałam całymi stopami na ziemi, a było to dla mnie jednak ważne, żebym czuła się pewnie, no w MTEC-u tego nie było. Silnik w tym motocyklu to jest pojemność 471 cm, dokładnie niecałe 48 koni i 43 Nm. Do jazdy po mieście ten motocykl idealnie pasuje, nie jest za ciężki, ale też wiem, że tym motocyklem jeździłaś dużo dalej. Jechałam niedawno z Zakopanego, czyli jakieś 550-600 km. I właśnie przy dłuższych dystansach, czy pozycja na tym motocyklu jest okej? Tak, nie miałam żadnych problemów, nie bolało mnie praktycznie nic. 100-200 km, jakieś tam przystanki robiliśmy, więc myślę, że pozycja jak najbardziej jest okej. Motocykl gotowy do jazdy waży około 190 kilka kilogramów. I patrząc na przednie koło, widzimy tam tylko jedną tarczę. Ja uważam, że hamulce są poprawne. Czy w ostatnim czasie zdarzyło Ci się tym motocyklem ogólnie hamować awaryjnie? Bo jak wspomniałem, nie miałem do tego okazji. Zdarzyło mi się. Jechałam z drugą osobą, która przed pasami zaczęła szybko hamować. Dlatego ja, żeby nie wjechać w niego, też musiałam to zrobić. No i załączył mi się wtedy ABS. Lekkie drgania, poza tym... okej. Okay. Hamuj okej. Okay. Polecam. Teraz oczywiście miód na uszy dla hondziarzy. Skrzynia biegów działa tu bardzo dobrze, bardzo przyjemnie, bardzo łatwo. Skrzynia biegów to jest naprawdę dla mnie jak zwykle bomba. Pozdrawiam wszystkich hondziarzy. Moje pierwsze wrażenie z tym zawieszeniem było takie, że jest fajne. Ale było to przy niższej prędkości. Kiedy prędkość dotarła do 100 i wjechałem na trochę nierówną drogę, się okazało, że już jest jednak trochę twardsze i zaczyna mnie podbijać. Pytanie, czy w dłuższej trasie to przeszkadza? Tak, jak wracałam z Zakopanego, jechaliśmy taką drogą, która była usłana dziurami, strasznie się jechało. No i proszę pana, gdzie się pan pchał? Cóżko najlepiej na hamulcu. To jest, że oni są szybciej niż ja. Jak wrażenie? Bardzo spoko. Kurde, na przejeździe kolejowym teraz długo stałem.
Honda jest motocyklem do bólu poprawnym. Naprawdę jeździ się nim przyjemnie, spokojnie, niczym nie zaskakuje. Jest fajny do manewrowania, to na pewno są jego największe zalety. Dużą zaletą w tym motocyklu jest też jego spalanie. Średnio bak w jakiejś tam trasie, wiadomo, nie mówimy o autostradzie, starcza ci na dystans? 450. A mamy tutaj niecałe 17 litrów. Więc jak możecie sobie szybko policzyć, jest to około 3 litry z groszem. No dobra. Nie samymi zaletami człowiek żyje. Pyk. Wyświetlacz, swoją drogą, bardzo czytelny. Prędkościomierz, obrotomierz, duży wskaźnik paliwa. Element, który moim zdaniem w tym motocyklu się powinien znaleźć, to wyświetlacz biegów. Zawsze na początku przygody motocyklowej taki element się przydaje. 2019 wychodzi drugi Polift i tam już wskaźnik biegów. W ogóle zmieniony wyświetlacz na LCD i tam wskaźnik biegów jest. Jedynka jest bardzo krótka, trzeba ją dosyć szybko zmienić. Też trzeba bardzo szybko biegi zbijać, bo motocykl w okolicach 2000 zaczyna dostawać takich nerwowych drgawek. Jest to po prostu nieprzyjemne i mimo wszystko gdzieś tam tymi biegami troszkę powachlować trzeba. Żeby dostać się do pewnych elementów tego motocykla, dokonać jakichś podstawowych napraw, trzeba się dosyć namęczyć. Tyczy to tylnej sekcji motocykla. Jakichś większych usterek nie miałam, chociaż jak jechałam do Wrocławia, przestały mi działać kierunkowskazy. Okazało się, że po prostu dostała się tam wilgoć, wystarczyło wytrzeć, psiknąć wódekiem, no i działają do tej pory. Te lusterka się składały, teraz już jest okej. Wiem, że niedawno miałaś przerwę w jeżdżeniu na nim. Była spowodowana na czym? Cieknącymi lagami. Szelka w lagach została wymieniona, olej został dolany i wszystko działa dalej. Zgadza się. Dobrze. Te modele z podobnego rocznika chodzą w okolicach 16, 17 do 18 tysięcy. Honda CB 500F oczywiście możemy również kupić w salonie, bo jest to motocykl, który ciągle jest w sprzedaży. Moim motocyklem marzeń to jest Honda CB 1100EX. I ten motocykl też jest do bólu poprawny, zwykły, niczym się nie wyróżnia, ale dzięki temu też mi się podoba. Ty mówisz, że chciałabyś czegoś więcej, dlatego też zmieniasz motocykl. Zgadza się? Ogólnie to mam prawo jazdy na kategorię A, motocykl jest na kategorię A2. Docelowo i tak będę szukać czegoś z większą pojemnością. Masz coś temu motocyklowi do zarzucenia? Poza tym, że ma 48 koni. Ja nie znajduję praktycznie żadnej wady tego motocykla. I właśnie jeśli chodzi o twój wzrost, czy nawet mój wzrost, bo ja też się na tym motocyklu dobrze czuję, to każda osoba drobniejsza, do tego metra tam 75-80, odnajdzie się na tym motocyklu. Ale jeśli macie więcej i szukacie też motocykla, który będzie podobny do tego, to już niedługo będziemy kręcić kolejną Hondę NC700. Parametrowo jest podobny do tego, jest troszkę cięższy, ale też jest i większy, dzięki czemu osoby o wyższym wzroście też się na nim odnajdą. To co, Natalia, jakie plany, jeśli chodzi o następną maszynę? Co masz w głowie? Chciałabym coś jednak z wyższą szybą, bardziej turystycznego. Chciałabym robić dłuższe trasy. Na czym się zastanawiasz? Na pewno się na czymś zastanawiasz. Tracer. 700 czy 900? 700. Bardzo fajny motocykl. I miejmy nadzieję, że go kupisz i też pewnie zrobimy test. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku.